Hej, hej, dzień dobry, dzielni kurierzy. Witam w kolejnym odcinku z Dead Stranding. Mamy kolej... Zaraz, użyj pojazdu, no właśnie. Mamy kolejną przesyłkę. Przesyłkę w postaci znowu mamy. Zaraz, nie jest jedno. Czy ja mam drabiny? Mam jedną drabinę. A ja planuję jechać tutaj. A tu mamy parę drabin. A to może jakoś damy radę? Jakoś może damy radę. Okej. No problem. Pozwólcie, że będę dzisiaj mówił prawdopodobnie albo trochę mniej, albo troszeczkę ciszej i będę popijał herbatkę, bo siadło mi mocno coś na gardle. W sensie, no, mocno drapie mnie. Mi się wydaje, że to się przekształci w jakimś chorobsko. Wydaje, że to mi się przekształci w jakieś choróbsko. No ale cóż. Przesyłki same się nie dostarczą, prawda? Spokojnie sam. Jakość ciała... Właśnie, jaka jest jakość ciała mamy? Tak by the way. Zwłoki. Uszkodzenia zero. Proszę was. Tam już jest jakaś zawierucha. O Jezus Maria. To nie jest do końca takie proste, by wejść na grę. Dobra, most poziomu trzeciego, spongiorno, ale my jedziemy dalej. Mając nadzieję, że oczywiście wejdziemy tam gdzieś. Tam gdzieś są, kurde, rozstawione te drabiny. I na te drabiny właśnie liczę, że ktoś tam tędy jechał i ktoś tam coś zostawił. Zaczepki na przykłady. Okej. Może się uda. A my z kolei spróbujemy... Dobra, zobaczymy. A my z kolei spróbujemy zrobić tam tyrolki. Bo nikt nie pomyślał i nie zrobił tam tyrolki na górze, tylko kurde trzeba było wchodzić po tym. No, spokojnie. Spokojnie. Bardzo proszę mi się tutaj nie gibać na prawo i lewo. Okej. A, to jest zaczep spinaczkowy taki do wzięcia. A, okej, dobra, to wieźmy. Nie! Jezus Maria, zamieniłem. Przepraszam, mama. Dobra, czyli nie biorę tego zaczepu spinaczkowego, no trudno. No i co? Nie wejdziesz tu? Naprawdę? Nie umiesz się wspinać, tak? Jak masz coś w ręce. No dobra. O Jezus Maria. No, hop, świetnie, no i proszę bardzo, i mamy drabinki. A dokąd drabina ta prowadzi, bo nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę? Ktoś tak poprzegnął drabinę? Okej. Nie, właź. No i co? No i co ktoś tutaj planował osiągnąć? Ja się pytam. O Jezus Maria. Dobra. Inna ścieżka. Może jakaś się znajdzie. Nie. Dobra. Poczekam. Kurde, strasznie tutaj stromo. Mega stromo. No, weź tu, wejdź, proszę. Dasz radę. Tupa też, nie dasz radę. Szlak. Jakby tam wejść, no. Znaczy, ja mogę rozebrać tą drabinę, tak by the way? No to nam jedno wielkie guano daje. Ta drabina. Nie to. Kurde, więcej drabin mogłem sobie tutaj jednak wziąć. A liczyłem na to, że ktoś jakoś w miarę rozsądnie postawi te drabiny. To jak widać, niekoniecznie. Dobra, ustawmy drabinkę. I spróbujmy my wykorzystać swoją w jakiś stopniu. Kurde, strasznie tutaj stromo. No. Jezus Maria.
Naprawdę? O Boże! Kto wymyślił tutaj takie strome przejścia, ja się pytam. Chyba nie damy rady, słuchajcie. To przejście, które ja myślałem, że będzie całkiem przyjemne, to nie damy rady. No to jest zbyt stromo. Więcej drabin, jakbyśmy mieli, to może. Ale w obecnym rozrachunku jest to jedno wielkie nie. Jest to jedno wielkie nie. No chwyć tą drabinę. Dziękuję. No dobra, no to trzeba w takim wypadku zejść i jechać jakąś okrążną drogą. No niech to dunder świśnie. Fuck. Nawet nie wiem, czy jakbym miał... Dobra. Nawet nie wiem, czy jakbym miał jakiś ten... Większej ilość drabin, to czy byśmy dali radę, bo to jest bardzo stromo. W ogóle nawet nie ma się gdzie zatrzymać tą drabiną. W sensie, nawet jakbym ją rozłożył, to nie wiem, czy byłoby gdzieś opcja ją zostawić. Co ty zrobiłeś, Krzyściu? Chodź na ten pojazd. Okej, nawrotka. Szlak by to. Straciłem tylko drabinę. Ale to drabina to nie jest akurat niczym jakimś takim fantastycznym i ciężko dostępnym. A co swoją drogą gorące źródła. Czy my wyjedziemy tym do góry gdzieś? Czy nie za bardzo? Spróbujmy. Okej. Może wyjedziemy na ten szczyt właśnie w ten sposób, co? No. Może damy radę, ej! Nie byłoby głupie. Jedź, jedź, jedź. Jest prosty, normalny śnieżek, a ty co? Wstrzymywać będziesz. No właśnie. Stop! Okej. Tam wygląda na taką miejscówkę, po której możemy przejechać, nie? Tak w miarę płasko. Byle tylko wynurzonych tutaj nie było. Motocykl, wynurzeni i jeszcze ciało na moich plecach. Nie będzie dobre. Trochę stromo, ale okej, spróbujmy. No naprawdę. Pięknie. A trzeba było tak od razu, co? Gdzie jest ta placówka cała? Dobra. Może na razie nie... Chociaż w zasadzie... Czy my chcemy się kłopotać w kwestii zrobienia kolejnej tyrolki? No. Tutaj byłaby świetna tyroleczka. O to mi chodzi. A z tamtą się nie da rady połączyć? Kurde, tamta byłaby super. Nie wiem, czy jest za daleko, czy co? Może nawet my byśmy z niej skorzystali. I tak chyba dalej nie pojedziemy tym motocyklem. Dobra, tutaj. Zobaczmy, czy tutaj ta tyrolka będzie... No świetnie! Patrzcie, 270 metrów, 250 metrów. To przynajmniej nic się nie przesunie. A gdzie to jest ten cały Hartmann? Pokaż tam. Dobra, i tak motocyklem już tutaj nic nie zdziałamy, więc skorzystamy z tej tyrolki. Spoko. Akurat to, że pojechaliśmy naokoło, to nam na dobre wyszło, bo postawiliśmy tyrolkę, dzięki której będziemy mogli mieć połączenie z tym węzłem górskim i z Hartmannem. Budowa zakończona. No i oczywiście Hartmana połączymy do sieci. Cyk i cyk. Pewnie za tym wzgórzem jest Hartmann, co? Właśnie. Pewnie połączenie ma też z tamtą tyrolką. Dobrze wiedzieć. Nie. Równowaga, proszę. Dobra, gdzie jest... No. Blisko.
Dobra. Jest i Hartman. No nie! Dobra. Czekajmy chwilkę. No to sru do Hartmana. Tylko teraz pytanie. Czy stawiamy tutaj jeszcze jedną tyroleczkę, żeby się z tym wszystkim połączyć? Czy nie za bardzo? Jak myślicie? Czekajcie. Spokojnie. Kurde, powiem wam tak, że tutaj tyrolka jest tak ni w 5, ni w 9. Bo tutaj się połączymy. I tam też w sumie powinniśmy się. O, tutaj już jesteśmy. No. No właśnie, wykryto przeszkodę. Zostawmy sobie tutaj tyrolkę. Zobaczmy, gdzie tutaj jeszcze jest sieć. No ale tu następną tyrolkę prawdopodobnie jak podłączymy go do sieci, to zrobimy, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. I wtedy będziemy mieli całkiem fajne podłączenie, bo tutaj no nie ma sensu. A tyrolkę następną zrobimy sobie tam. Za schodami. Nie powinno być większego problemu. I proszę bardzo. Sieć tyrolkowa w górach się rozrasta. Szkoda tylko, że tam wcześniej w tym węźle jeziornym i tak dalej nie mieliśmy tych tyrolek, tylko dylaliśmy kurczę jakimś tym motocyklem po tych wszystkich kamcurach. Nawet nie chcę sprawdzać jakie mama ma obrażenia. Bo trochę się jednak poobijała. Skupana, ciężka. Niby 50 kilo, ale kiedy jestem tak ociężały, jak nie wiem, jak łażę. No. Bridges. Proszę bardzo. Ciekawe, gdzie ja ją mam zostawić. To wrzucić to razu tam do ognia, czy jak? Dostawa ukończona. Wyświetlam ocenę pracy. Uszkodzenie ładunka mniejsze niż 50%. Co? 62% uszkodzenia ładunku? What the fuck? Niemożliwe, przecież jej się nic nie stało. Zarejestrowano wniosek o dołączenie do UCA. Czekam na połączenie z Cupidem. O. I teraz będzie można zrobić tyroleczkę. Świetnie, serducho w sieci. Co dzięki temu otrzymaliśmy? Ocieplacz. Okej. Udaj się ze zwłokami do placówki. Że jestem placówką. Dzięki Selejka. Puk, puk. Jest taki ośnieżony. O, to jest zamrożony, wynurzony? Czy co, jakiś skostniały, skamieniały? Skąd on ma takie eksponaty, co? Odrzucenie nastąpi za 53 sekundy. W ogóle jaka muza, jak na, jakaś taka pogrzebowa, co? Wyłącz to, bo to jakieś ponure jest, ty. Mało tu ponurości w tym całym szarym jak świecie. Rodzinka. 10, 9, 7, 6, 5. No właśnie, bo on na klacie ma AED. Wyzwalam impuls. Odsunąć się. Jesse Hartman. Epizod 8.
No, przyłapałeś mnie na gorącym uczynku. Cieszę się, że jesteś. Wybacz, nie chciałem cię stresować, ale taki już jestem. A, proszę, połóż ją tam. No, przygotowane ma. Nie ma po nich śladu. Twoje serce przestaje bić. Przestaje co 21 minut. Spędzam 3 minuty na plaży i wracam. Daje to łącznie 60 śmierci dziennie. 60 okazji, by poszukać na plaży mojej rodziny. Tak to wygląda. To moje życie. Więc, choć podróżowałeś na skraj imponującą liczbę razy, w plażowaniu przoduję ja. 218 549 razy. O. Widzę siebie w tym kraterze. Z żoną i dzieckiem. No bo serduszko. Przypomina trochę kształt mojego serca. Lekarze nazywali to kordiformią. Mój przypadek jest szczególnie niezwykły. Mam zdjęcia. Chcesz zobaczyć serce w kształcie serca? Zapewniam, że warto. Wada nie jest dziedziczna. Nigdy nie pogodziłem się z ich stratą. W głowie pojawiła mi się obsesyjna myśl. Plaża istnieje i oni na niej są. Wstrzymywałem akcję serca na 3 minuty i ich szukałem dzień za dniem bez końca. Żeby się pożegnać? Wręcz przeciwnie. Mówi się, że każda plaża jest inna. Co jeśli każdy ma inne życie po śmierci? Przeraża mnie ta myśl. Wieczność w samotności. Dlatego postanowiłem odnaleźć rodzinę i zjednoczyć się z nią na zawsze. Czyli umrzeć. Jeśli to załatwiłoby sprawę, to tak. 20 lajeczków. Ale te mini śmierci odbiły się na moim sercu. Mięsień zmienił kształt. Po jakimś czasie zaczęli na mnie mówić spec od plaż. Hartman. Cieszę się, że mogliśmy pogadać. Nie. Nie tykać. Zwłoki, które nie gniją. 0 oznak rozkładu. Jak gdyby wciąż żyła. Mumia idealna. Zastygłe życie. Co jest? Ty nie macaj! Zdaje się, że miałeś przynieść coś jeszcze. O, mam. Popatrz. Czekaj, Devman. Wygląda to na pępowinę. Ludzką, jak sądzę. Chyba. Ale ta pępowina nie łączyła zwykłego płodu z łożyskiem. Należała raczej do wynurzonego. Mama ją miała? Tak. Ciało, które nie gnije i pępowina połączona z plażą. To 2 ważne odkrycia, Sam. Moje biedne serce zabiło mocniej. Nie macaj! 5 minut do zatrzymania akcji. Wybacz, ale nasza rozmowa zostanie przerwana. Muszę wrócić na plażę i dalej szukać rodziny. 1 człowiek, 1 plaża. Tak ma być. Ale są wyjątki. Moja plaża łączy się z innymi. Prawie jak gdyby miała wszczepione bypassy. Może to dzięki temu mojemu pokręconemu sercu. Jedno wiem na pewno, w końcu ich znajdę.
Nawet jeśli moje wizyty zrodzą nowe pytania, kiedyś poznam odpowiedzi. Kiedyś. 3 minuty do zatrzymania akcji. Pola bitwy, te walki, które toczą się w nieskończoność. Co żołnierze z I wojny światowej robią na plaży 100 lat po śmierci? Zwykle dusze zmarłych odchodzą. Plaża to tylko korytarz, który przemierzają w drodze w zaświaty. Ale jeśli żal, uraza, pragnienie powrotu do żywych, jeśli te uczucia są dość silne, mogą się przyczynić do powstania zupełnie innej plaży, zbiorowego czyśćca dla armii przeklętych. Clifford Unger. To jego ból i nienawiść w połączeniu z katalityczną rolą twojego Eudeka sprowadziły te pola bitwy do naszego świata. 2 minuty do zatrzymania akcji. Udaj się w bezpieczne miejsce. Taką mam teorię. I to Higgs pociąga za sznurki? Za wszystkie sznurki? Ułóż się w stabilnej pozycji. Nie wiem, ale dowody wskazują na to, że to on ich przyzwał. Została minuta. Chwyć się stabilnej powierzchni. O, zapomniałbym. Mam do ciebie prośbę. Aktywuję system bezpieczeństwa. Mógłbyś zaczekać tu na mnie? Czas stoi na plaży, ale nie na skraju. Obiecuję, to będą tylko 3 minuty. Dokończymy, jak wrócę. 5, 4, 3, 2, 1. No i kurde umarł, no nie wierzę. No co za kurde... 3 minuty, okej. Okay. Okej, okay, mamy 3 minuty na to, żeby sobie gdzieś tam... Dobra, możemy się przyjrzeć. Hartman daje mi 20 lajków. Hartman, dokładnie tak to powinno chyba się nazywać. Hartman, nie? Ma Aeda. Ma tutaj wszystko. Strażnik życia. Monitor duszy. Okej, okay, co mamy tutaj? Tu mamy jego zdjęcie z rodzinką. Kolejne 20 lajków. Może uda nam się nawet wszystko, kurde, ogarnąć. O, właśnie. Córka Hartmana. Ta nie. Co my tutaj mamy? Tu mamy jeszcze coś. Zdjęcie plaży zrobione zaraz po wdarciu śmierci. Mamy gramofon, antyczny gramofon, 10 lajeczków. Tu nic ważnego. Tutaj też jest jakieś zdjęcie, nie? O proszę! Dodatkowe 50 lajków. Udało nam się to wyszukać, wynaleźć spośród tego wszystkiego. Tamto? Nie. Tu mamy skamielinki. Pozyskana ruda z krateru po rozpróżni. Tutaj mamy kryptobioty. Tu są z kolei właśnie kryształy chiralne. To jest co? Pojawienie się wynurzonego. Wizja artystyczna. Rysunek wynurzonego. Któryś konkretna skamielina? Ruda z Ordowiku. Pozyskane ze smołowiska. Model wynurzonego. Co mamy? Rysunek taty stworzony przez jego córkę. Okej. Okay. Tu nie mamy nic ciekawego. To też nic ciekawego. Tu mamy tą właśnie mamę. Szczątki mamy, chociaż nie powiedziałbym, że to są szczątki.
Model wynurzonego kolejny, a tu jeszcze jest klepsydra. O właśnie, klepsydra chiralna. I szkielet wieloryba. No powiem wam szczerze, że trochę tych lajków tam wciągnęliśmy, nie? Jeszcze coś tutaj będzie? No już nawet. Tak na styk tego czasu. Znów nic. Numer 218550. O, wybacz, na czym stanęło? Na wszystko mam 21 minut i kiedy widzę się z kimś po raz pierwszy, ten czas wydaje się stanowczo za krótki. Pewnie ciężko ci tak żyć. Tak i nie. Przyzwyczaiłem się i nie jest to już takie uciążliwe. Defekacja, mycie, odżywianie. Większość podstawowych czynności bez problemu mieści się w takim okienku. Gorzej ze snem i z seksem, jak nie mam, albo z rozmową. Nie, ale no jak? Te dwie ostatnie rzeczy 20 są minut to aż zachód dość. Lubisz książki? Dobrą muzykę? Filmy? Wiesz, ja się nie nudzę. Mam kolekcję muzyki, seriali, filmów krótkometrażowych, opowiadań. Każdą pozycję można łyknąć w 21 minut. Wszystko, rzecz jasna, sprzed wdarcia. Ale szczerze, cały czas, który spędzam tutaj, to przystoję. Nic więcej. Oczekiwanie na wznowienie poszukiwań. Moje ciało tu wraca, ale dusza jest na plaży. Jakbym już nie żył. Znam ten ból. Straciłem rodzinę w wypadku. Nie. Nie spodziewałem się, że się przede mną otworzysz. Tak się składa, że czytałem o twojej sytuacji. Moja rodzina też zginęła w wypadku. Leżałem w szpitalu po operacji serca w mieście, daleko od domu. Gdy było już jasne, że wyjdę z tego cało, żona z córką wróciły do domu, żeby wziąć dla mnie więcej rzeczy. I wtedy doszło do rozpróżni. Miasto i szpital ominęło najgorsze. Ale na jakiś czas wysiadł prąd. I mój respirator. Obudziłem się na plaży. Byli tam ludzie, którzy zginęli w dwóch rozpróżniach. Co się stało? Co się dzieje? Serduszko! Wśród zmarłych zobaczyłem żonę i córeczkę. Hej! To ja! Dokąd idziecie? Czekajcie! Nie zostawiajcie mnie! Nie! Stójcie! Proszę, nie odchodźcie!
Potem włączyło się zasilanie awaryjne i defibrylator przywrócił mi akcję serca. Dokładnie 21 minut po jej zatrzymaniu. Wtedy ostatni raz widziałem rodzinę. To przez moje serce zostaliśmy rozdzieleni. Ale dzięki niemu kiedyś znów je zobaczę. To jest mój cel. Jestem Hartman. Od tej pory przeczesuję plaże innych. Przez chwilę podążam tropem mojej rodziny, a gdy się zmęczę, wracam tu, aby kontynuować moje badania. Co ciekawe, kiedy moje serce staje, ból nie znika. Masz jakieś rodzinne zdjęcia? Mamy. Szkoda. No masz, nie ściemniej. Powiesz mi, po co tu jestem, zanim wrócisz na plażę? Oczywiście. W okolicy jest stacja Preppersów. Nasi ludzie badają tam materiały sprzed wdarcia śmierci. Jakie materiały? Ziemia ma długą pamięć. Jej warstwy kryją opowieść sięgającą zarania dziejów. Nawet wdarcie jej nie wymazało. Ci naukowcy to moi koledzy z wcześniejszej ekspedycji. Chciałbym, żebyś podłączył ich do sieci. Amelie chciała, żebyśmy prowadzili badania w obrębie tego pasa. Chociaż szukano na całym świecie, tylko tu odkryto skamieniałości z okresu późnej kredy, kiedy wymarły dinozaury. Zakłada się, że tu żyły ostatnie okazy, tylko tutaj. Czyli w ziemi na tym obszarze zapisana jest historia masowego wymierania. Mogą tam być wskazówki, które pomogłyby nam przetrwać. Amelie z pewnością miała na to nadzieję, kiedy zostawiła tu część grupy rozpoznawczej. Przeszłość kształtuje teraźniejszość, a ta z kolei buduje przyszłość. Amelie często nam o tym przypominała, zanim udała się na zachód. 3 minuty do zatrzymania akcji. Zamknąłbyś się. Muszę cię wyciszyć. Nieco później, po raz pierwszy, odnotowaliśmy dziwną aktywność na smołowiskach niedaleko granicznego. Wielkie ilości smoły wybiły na powierzchnię, rozlały się. Straciliśmy stację badań nad Hiralium i wielu naukowców. Nie znaleźliśmy na to żadnego wyjaśnienia. Może to też Higgs? Nie wiem. Ale ta stacja była bardzo ważna. Bez niej nie da się poprowadzić sieci dalej na zachód. Dlatego proszę cię o pomoc w zbudowaniu nowej. Będzie raczej niepozorna, biorąc pod uwagę, jak mało mamy sprzętu. Nic w stylu miast węzłów, to na pewno. Ale węzeł to węzeł. Sam chcę, żebyś podłączył naukowców do sieci chiralnej, a następnie znalazł Amelie. No Amelie to my mamy znaleźć od samego początku. Będziemy mogli wrócić do najważniejszego, badań nad wdarciem. Mówiłem, że to nie będzie dobry pomysł, żeby wyciszać, kurde, powiadomienia. Ej, ale sprytne. Ma podłogę z takich tych materacy. Nice. Materac zamortyzował upadek. No. Otworzę dla ciebie drzwi. No dzięki, dzięki. Nie wiem, po co mu ta klepsydra, bo przecież i tak ma ten odliczacz swój w tym AED-zie, nie? No, czyżby ktoś tutaj miał jakieś zapędy do DJ-owania? Nie wierzę. Ta kurde, 10. ściana łamana, nie? What? Czemu moje rzeczy leżą? Odbierz towar w terminalu dostaw. Ej, moje asemblery! Ło, i to moje asemblery, które są mocno obite. Niedobrze. 43.
43, to będziemy musieli go wykorzystać. Okej, okay, zobaczmy, co my tutaj mamy. Ale fez zeszło, kurde, gość tam kurde, gadał i gadał. Jest stworzenie zastępstwa dla stacji pożartej przez smołę. Okej. Okay. Najpierw musimy włączyć schron z naukowcami do sieci chiralnej. Póki co nic nie wiemy o położeniu Amelie, ani o zamiarach Higgsa. Niepokoi nas to tak samo jak ciebie. Bez węzła granicznego niczego się nie dowiemy. A to oznacza, że musimy podłączyć ten region. Boka. Zacznij od geologa i paleontologa. Geolog, paleontolog ma coś dla biolożki Ewo, więc ją najlepiej zostaw na koniec. Okay. W ten sposób dokonasz dostawy i podłączenia za jednym zamachem. Kiedy wszyscy już będą w sieci, wróć tu. Wówczas będziemy mogli się zająć tą straconą stacją. Nice. O Jezu, jakie to będzie ciężkie. Jeszcze ostrożnie unikać uderzeń. O Boże. Najgorzej. Jeden z naszych geologów prowadzi badania nad skamielinami w poszukiwaniu śladów prehistorycznych wymarć. Jego prace archeologiczne trwają już od jakiegoś czasu, a ostatnio zaczął mieć objawy skażenia chiralium. To najprawdopodobniej efekt ekspozycji na promieniowanie chiralne. Dopóki nie odkazi stanowiska, prace będą wstrzymane. A on sam nie wyzdrowieje. Tak więc musisz mu dostarczyć neutralizator chiralium. Wyzwalam impuls. Odsunąć się. Jeszcze Hartman będzie nam chciał coś dodać. Warstwa, którą badali, datowana jest mniej więcej na końcówkę kredy. Doszło wówczas do tak zwanego wymierania kredowego, które położyło kres dominacji dinozaurów, oddając ziemię we władanie małym ssakom. To najbliższe nam chronologicznie i jednocześnie największe spośród pięciu masowych wymierań. W każdym razie, nasz zespół odkopał coś niesamowitego. Nie zgadniesz. Fragment plaży. Jeżeli naprawdę czyli tak piasek. Było, to okay. Dokonał niezwykle przełomowego odkrycia. Dlatego sam musisz jak najszybciej dostarczyć mu ten neutralizator chiralium. To bardzo ważne. Jeszcze jedno, Sam. Tym razem musisz dostarczyć bombę z antymaterią. Co? Paleontolog Bridges potrzebuje jej na wykopalisku. Skamieliny, które chce zbadać, znajdują się pod grubą warstwą smoły. Aby się do nich dostać, musi ją wysadzić. Chyba nie muszę ci mówić, jak ostrożny musisz być z materiałami wybuchowymi wysokiego rażenia. Choćby nie wiem co, pojemnik musi dotrzeć w jednym kawałku. Super! Ocieplacz. Świetnie. Niezbędny element wyposażenia na zimną pogodę. Wyjątkowo użyteczny w ośnieżonych górach. Dobra, ale my ocieplacza nie chcemy. My byśmy chcieli, no nie wiem, dwa asemblerki. Mi się wydaje, że dwa asemblerki będą spoko. Ja pierdziela, 80 chcę kilo tylko bomby. Przypomnieć, że musisz naprawdę uważać z tą bombą z antymaterią. Zwłaszcza umieszczając ją w bagażniku albo pojeździe. Wszelkie nieprawidłowości aktywują alarm. Nie lekceważ tego. No wydaje mi się, że będzie mi dosyć duży problem. No ale okej, 139 kilo. What the hell? Tylko pytanie teraz tak, czy my mamy dostarczyć... Nie, to pierwsze, te leki są chyba do pierwszego typa, którego będziemy mieli po drodze, nie? Dobra, zobaczmy teraz tak, jak to wygląda pod kątem... Jak mamy po drodze iść? Jest jedna tyrolka, która jest mocno na granicy tej całej strefy. No to do geologa, tak? Gdzieś tam jest jeszcze tyrolka. Więc Hartman powiedział ci o jeziorze. O tym, jak tamten atak zmienił jego życie. Nie dość, że stracił rodzinę.
niewiele brakowało, a sam bym przepadł. Dobra, dobra, weź mi na razie jeszcze tutaj gości nie gadaj. Serce i płuca odmówiły mu posłuszeństwa na 21 minut. W normalnych okolicznościach by zginął. Hipotermia terapeutyczna ocaliła mu życie. Ale czas spędzony po tamtej stronie odcisnął na nim trwałe piętno. W wyniku wstrząsu wzmocniły się jego zdolności związane z Dooms. Teraz wykorzysta każdą okazję, żeby szukać swoich bliskich na plaży. Dobra, czekaj, bo ja muszę sobie zrobić tyrolkę. Ciebie i ciebie out. Ciebie out. Rozładuj. Tylko bardzo proszę, niech to nie leci. Nie, zostaw! Przepraszam, Sam. Przebyłeś do mnie tak daleką drogę, a ja nie pożegnałem cię należycie. Bądź ostrożny. Spoko. Jak już wspomniałem, w tym miejscu jest pełno śladów śmierci i zagłady. Dobra, nic dziwnego, że rady. Częściej się tu pojawiają. A tu może być. Pamiętasz modele z laboratorium? Powstały na podstawie opowieści świata. Chociaż tobie pewnie wydały się dość dziwne, w końcu sam nie jeden raz stawałeś z nimi. Tu sobie rozłożymy wszystko i możemy lecieć dalej. Oko w oko. Kurde, w zasadzie to warto by było mieć jeszcze jakąś jakąś drabinkę. Chociaż tam jest tak stromo, że nie wiem, czy ta drabina faktycznie by nam pomogła, nie? Ale okej, lećmy tam. Skorzystajmy z ostatniej tyrolki jeszcze na tej granicy, powiedzmy tutaj. I pamiętajmy, że mamy ze sobą bombę. Czyli raczej warto by było unikać jakichkolwiek konfrontacji. A już widzę, że tam w oddali mamy jakichś wynurzonych. O, chemikalia, super. Waga XL. Tego właśnie chciałem. Zobaczmy. No chyba sobie jaja robisz, że gdzieś tutaj, kurde, mi dacie jeszcze tych wynurzonych. No nie! No mam nadzieję, że na takim spadzie to nie ma, że... Co jest? Antyczne dzieło. To chyba nas nie interesuje. Mimo tego, że to jest lekkie, ale my jesteśmy już mocno obciążeni. Mamy egzoszkielet terenowy, bo wydaje mi się, że chyba tu jest najlepszy egzoszkielet terenowy do chodzenia po takich, no, dosyć stromych zboczach, nie? Pytanie tylko teraz, czy ja nie spadnę stąd. Dobra, zróbmy tak. Wejdźmy tu. Cyk. I cyk. O właśnie, o to mi chodziło, żeby nie iść po tak stromym wzgórzu. Dobra, spokojnie. Dobrze. Tu. Świetnie. Gdzie mamy nasz punkt? Tam. To co, idziemy tym takim, powiedzmy, szczytem? Naprawienie pojemników na ładunek. A właśnie, czekajcie. To jest jeszcze inna sprawa. Że bardzo możliwe, że ten ładunek, który mamy, ulegnie mocnemu zniszczeniu. A mam nadzieję, że kurde nie wybuchnie mi to w gębę. No. Zapominam cały każdym razem sprawdzić, chociaż czy ja wiem, czy ja bym tak bardzo się tym jakoś wielce przejmował. Czy tutaj są jakieś... Czy tutaj są jakieś te burze, czy nie? Dobra, zejdźmy sobie troszeczkę niżej. Tu. Stój. Dobra, trochę kondycji potrzebuję, więc wypijmy sobie z maniereczki. Okej. Okay. Jak wygląda sprawa z tym? Stój. Dobra. Uszkodzony pojemnik. No kurde, inaczej nie będzie, no. To jest mega zawierucha.
daleko od zaczepu wspinaczkowego. I tak go nie potrzebuję. Sobie zrobię kolejny. Ale mam wrażenie, że to jest całkiem blisko już. Kurde, potrzebujemy jakiegoś odpoczynku, jakiegoś stopu przez chwilę. Teraz nas tu zdmuchnie. Co? Zniszczony... Co? Co tu się dzieje? Dobra, wiecie co? Na wszelki wypadek ja sobie zapiszę, jeśli można, a nie można. Co rąbiście? Jak ja mam stąd zejść? Okej. Ja pierdzielę, żeby to mi nie pierdzielnęło. Szybko do... 50 metrów. Dobrze. Jak tam się włazi? Jest tam w dole. Kurde, ja chcę w miarę bezpiecznie tam zejść. Tędy? Jest. Zabierz to ode mnie. Chociaż nie, do niego są leki. Ja bombę muszę dalej nieść. O Boże. O Boże. Tak, ja muszę dalej przecież zanieść te... O, szlak. Czyli muszę kupić, muszę sobie spray naprawczy zrobić. O, dzięki Bogu. Martwiłem się, że nie zdążysz na czas. Ale cóż, ostatnio bezustannie się martwię. Męczą mnie wizje znane tym, którzy cierpią na Dooms. Te o końcu świata. Za koszmary obwiniałem wyczerpanie. Skażenie Hiralium nigdy nawet nie przyszło mi przez myśl. Dobrze, że zdążyliśmy przed fazą samobójczą. Śmierć nie wchodzi w rachubę. Przecież nie zakończyłem jeszcze swoich badań. Nie ratujesz tylko mojego życia. Ratujesz moje wiekopomne dzieło. Każdy tak mówi o swoich badaniach. Zacząłem wątpić, że kiedyś dostanę te leki. Naprawdę jesteś dobry w te klocki. Dziękuję. Nie ma sprawy. Ale mimo wszystko, jakby nie patrzeć, to sam pakunek nie został uszkodzony, tylko i wyłącznie pojemnik. Tak, oczywiście. Czyń honory. Świetnie. Cyk do sieci chiralnej. Naprawdę spory obszar, więc będzie można pobudować tej tyrolki. I mamy zaczep spinaczkowy drugiego poziomu. Dobrze wiedzieć. Tak oto zostałem częścią UCA i zyskałem dostęp do skarbca historycznych materiałów badawczych. Badanie skamieniałej plaży powinno teraz iść łatwiej. O ile ostatecznie dowiodę, że to właśnie to. Możliwość podzielenia się naszymi odkryciami jest równie ekscytująca. Czy wierzę, że znaleźliśmy złoża Hiralium w warstwach sprzed 65 milionów lat? Nie. Dowód przedpotopowego wdarcia śmierci. Materia chiralna istniała na Ziemi na długo przed pojawianiem się ludzi. Ta warstwa to udowadnia. Spójrz na to. Widzisz tę czarną bruzdę? Sądzimy, że to ona jest źródłem odczytów o obecności Hiralium. W zamierzchłej przeszłości trzęsienia Ziemi wywoływały topnienie wzdłuż linii uskoku, w efekcie czego powstawały warstwy pseudotachylitu. Nazywamy je skamieniałymi trzęsieniami Ziemi. Wysnuwając analogię, tę białą bruzdę moglibyśmy nazwać skamieniałą plażą. Obecność Hiralium w tej konkretnej warstwie nie może być przypadkowa. Daje nam podstawy, by twierdzić, że pierwsze plaże musiały się pojawić podczas wymierania kredowego. Pojawiały się też później. Dzięki sieci chiralnej zdobyliśmy dane wykazujące, że podobne skamieniałe plaże odkryto w warstwach odpowiadających innym wymarciom. Oznaczałoby to, że obecność plaż towarzyszyła całej wielkiej piątce wymierań i innym podobnym wydarzeniom. Dzięki temu, że rozbudowałeś sieć chiralną, dostrzegliśmy prawidłowości w danych z różnych źródeł. Popchnąłeś nasze projekty badawcze do przodu i sprawiłeś, że odzyskanie wszystkiego, co straciliśmy, i rozwikłanie pozostałych zagadek
stało się tylko kwestią czasu. A to przecież dopiero początek. Ten cały Hartman, to jest taka cholerna gaduła, że to jest masakra. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Nie wiem, czy on chce się pochwalić, czy co mi za to, że to tak wszystko wie. Okej, słuchajcie, mega dużo czasu nam to zajęło, ale się udało. No zobaczymy, czy się z tą bombą uda. Trzeba ją, kurczę, naprawić. Także dziękuję wam bardzo gorąco dzisiaj za wasz czas. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Trochę mniej gadałem, bo dzisiaj mega dużo Hartman gadał. Ale to dobrze dla mojego gardła. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.